Piękne. Takie piękne sztuki. Się, wiecie, rozglądam, bo tutaj mam właśnie stanowisko takie jedno gąsówki fioletowawej, ale jeszcze jej nie widzę. Chociaż ten grzybek, powiem wam, rośnie, no ja go spotykam czasami we wrześniu, ale on do końca marca pod śniegiem. Tak, gąsówka fioletowawa nawet pod śniegiem rośnie. Zresztą nie tylko ona. Trzeba poczekać. Ale pięknie na słoneczku i widać, spójrzcie. Ale grubaski ładne, twarde, fajne. Ciapy zostają. Te same ciaparyszki. Czy tu zobaczę? No to są ok. No, widzicie, także powiem wam, nawet wytrawni zbieracze mogą ominąć i to nie jedną. I ten zbiorę i podejdę tu z koszem. No. Ujrzcie, jaka rodzinka. No ale delikatne. Takie, jak już wziąłem, to wezmę, chociaż takie nie za tęgie. Sami widzicie, kawałeczek dalej, a już całkiem inna odmiana. Gdzieś warunki troszeczkę gorsze i ten siwek już troszeczkę inaczej wygląda. Selekcja i tak będzie na marynatkę, na sosik. O, to musi być selekcja, bo słabe. Dobra, potem wracam.
i głowy nie zawracam. No, kochani, widzę. I mam nadzieję, że w tym miejscu będzie czarci krąg. To jest właśnie grzybek, o którym wam mówiłem. Gąsówka fioletowawa. I ten właśnie grzybek, one czasami są takie, a czasami dosłownie takie. Warunki, słoneczko. Szukam dalej. Tu stara jest, czyli dobrze, czyli coś tu będzie wychodzić. Za łebka widywałem te grzyby, jak chodziłem z tatą. Tłumaczył mi, o co chodzi. I później był okres, nie wiem, kurde, z 10 lat, że w ogóle tego grzyba nie widziałem. A po kilku latach zacząłem trafiać na miejsca i to jest taki właśnie grzybek, że on się raczej trzyma terytorialnie. Jak przy tym drzewie rośnie, to za rok też tam w pobliżu powinien być. No to tyle. Dobrze by było, jakbym spotkał kiedyś tak więcej. To wtedy byśmy jeszcze dokładniej porozmawiali o tym grzybku, bo bym wam pokazał, jak go obrabiam. Słabe miejsce. Jeszcze kilka takich słabiaków. Spotkam to wiadomo. To uciekam dalej. No ci, którzy oglądają mój kanał, a szczególnie właśnie filmy teraz, jeśli chodzi o siwki, o gąskę niekształtną, to wiedzą, że mam tutaj bardzo ładne miejsce na takie twarde, grube odmiany. I wolę zbierać właśnie te. No, te takie słabe są. Czyli dobra. Słabe. Ryc. Nieładna odmiana.